W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam bazę wiedzy na temat nadchodzących wyborów parlamentarnych. Zaprezentuję podstawy programów wyborczych oraz fakty związane z tegorocznymi wyborami. Według prognoz frekwencja wyborów parlamentarnych 13 października może okazać się rekordowa, ale oczywiście wszystko zależy od Was. W tym roku powstały też trzy mocne i głośne inicjatywy mające na celu zachęcenie szczególnie młodych wyborców do oddania swojego głosu i uświadomienie, jak ważny jest każdy z nich. Wybory parlamentarne w Polsce odbywają się co 4 lata. W pierwszej części materiału opowiem o akcjach mających na celu wspieranie budowania tożsamości narodowej i udziału w wyborach, zaś w drugiej części materiału przedstawię Wam główne założenia danych partii politycznych. Olśnienie EU. Projekt Olśnienie, którym rozpoczynam drugą część materiału, powstał, aby zmotywować młodych do wzięcia spraw we własne ręce i zaangażowania się w losy kraju. Bohaterowie projektu to reprezentanci zarówno młodej, jak i starej gwardii muzyków polskiego rapu. Akcja została wsparta przez osoby takie jak Jan Rapowanie, Kizo, Żabson, Taco Hemingway, Peja czy Soku. Oczywiście wspieramy z całych sił tę akcję i cieszymy się, że taka inicjatywa nagłośniła oddanie swojego głosu w wyborach. Mam prawo wiedzieć. Tworzona od kilkunastu lat baza, która pozwala na analizę, zestawienia i porównanie ich z innymi podobnymi danymi w kraju i za granicą. Rozwiązując formularz możemy uzyskać informację dotyczącą ludzi, którzy chcą być posłami, senatorami, prezydentami i burmistrzami miast. Zabierz głos, bo go stracisz. Fundacja Batorego ruszyła z kampanią Zabierz głos, bo go stracisz, w której udział wzięli nie tylko mistrzowie fotografii, ale i znane osobowości ze świata filmu, sztuki, mediów. Artyści, fotografowie sportretowali m.in. wybitne autorytety, a także gwiazdy Dawida Podsiadło, Julię Wieniawę, Anitę Sokołowską, Maksa Cegielskiego, Mateusza Damińskiego, Krzysztofa Zalewskiego, Rafała Masnego i wielu innych, którzy apelują na swoich profilach społecznościowych, by nie rezygnować ze swojego głosu. Barometr wyborczy. Jak wybrać swojego kandydata? Jedną z takich stron, które pozwalają odpowiedzieć na to pytanie, jest właśnie Barometr. Portal pozwala porównać swoje poglądy ze stanowiskami największych partii i komitetów wyborczych. Drogowskaz wyborczy obejmuje najważniejsze tematy obecne w dyskusji o przyszłość Polski, skupione wokół tak istotnych zagadnień jak polityka socjalna, przyszłość programu 500+, dalsza integracja z Unią Europejską, wejście do strefy euro, rola Polski na arenie międzynarodowej, obronność, zmiany obyczajowe, ochrona klimatu i polityka energetyczna. Latarnik wyborczy. Podobnie działa właśnie latarnik. Wystarczy odpowiedzieć na serię pytań i po tym uzyskuje się wynik porównawczy z partiami politycznymi w Polsce. Centrum Edukacji Obywatelskiej od 14 lat przed każdymi wyborami przygotowuje zestaw pytań dotyczących najbardziej aktualnych tematów życia politycznego. Następnie pytania te są przekazywane do sztabów wyborczych i na podstawie odpowiedzi powstaje latarnik wyborczy. Polskie Stronnictwo Ludowe. Teraz możemy przejść do omawiania poszczególnych partii politycznych. Otóż Polskie Stronnictwo Ludowe to partia polityczna wspierająca w dużej mierze rolnictwo. Prezesem PSL-u jest Władysław Kosiniak-Kamysz, zaś ważną rolę w kampanii odgrywa Paweł Kukiz. Co obiecują? Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy, chorobowe opłacane przez ZUS od 15 dnia choroby, nieopodatkowana emerytura, utrzymanie programu 500+, skrócenie o godzinę czasu pracy rodziców dzieci do 10 roku życia, wycofanie się z energetyki węglowej do 2050 roku i obniżenie VAT do 8%. Dla PSL-u priorytetem polityki kulturalnej państwa powinno być wzmocnienie tożsamości narodowej oraz ludowcy nie godzą się na związki homoseksualne oraz na złagodzenie ustawy aborcyjnej. Nie są Polacy skazani na wybór totalnej opozycji ani totalnej władzy. Od dzisiaj macie na kogo głosować. Prawo i Sprawiedliwość. Polska prawicowa partia polityczna założona przez braci Kaczyńskich, aktualnie partia rządząca. Jakie plany ma PiS?
wysokość składek ZUS uzależniona od dochodów, uporządkowanie prawa podatkowego, 500+ dla małych i mikroprzedsiębiorców w postaci ulgi na ZUS, wzrost płacy minimalnej do 4000 w 2023 roku i od przyszłego roku stała 13. emerytura w wysokości 1200 zł. Dla PiS-u również priorytetem polityki kulturalnej państwa powinno być wzmacnianie tożsamości narodowej i podobnie jak ludowcy nie popierają związków homoseksualnych oraz łagodzenia prawa aborcyjnego. No i jest PiS, który może nie jest rycerzem na białym koniu, ale za to solidnie naoliwioną maszyną i ciężko pracującą. I mają... Sojusz Lewicy Demokratycznej. Partia polityczna przez wielu określana jako postkomunistyczna. SLD obiecuje obniżkę VAT do 21%, zerowy ZUS do 18 miesięcy dla firm zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika, wysokość składek ZUS uzależniona od dochodów, 100% pensji w razie zwolnienia chorobowego, wzrost płacy minimalnej do 2700 zł w 2020 roku i płaca minimalna w sektorze publicznym w wysokości 3,5 tysiąca zł. Lewica jako jedyna oficjalnie opowiada się za złagodzeniem ustawy aborcyjnej, popiera również związki homoseksualne i jest przeciwna wzmacnianiu tożsamości narodowej poprzez kulturę. Dlaczego zarabiam mniej niż mój kolega z biurka obok? Ksiądz tak jak fryzjer, powinien płacić podatki. Konfederacja, Wolność i Niepodległość, czyli koalicja o charakterze prawicowym i eurosceptycznym, związana przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Co obiecuje Konfederacja? Likwidacja podatku dochodowego, obniżka VAT do 15%, dobrowolność wpłacania składek do ZUS, nieopodatkowana emerytura, likwidacja programu Rodzina 500+, a w jego miejsce program 1000+ dla każdego pracującego Polaka i wypowiedzenie pakietu klimatycznego. Dla Konfederacji dość ważnym elementem jest promocja tożsamości narodowej, lecz są przeciwni związkom homoseksualnym oraz łagodzeniu prawa aborcyjnego. Konfederacja jako jedyna, zamiast przekupywać wyborców ich własnymi pieniędzmi, po prostu przestanie zabierać. Koalicja Obywatelska. Ostatnia partia na naszej liście. Koalicja Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, powołana przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Koalicja Obywatelska obiecuje zerowy ZUS dla przedsiębiorców do 25 roku życia, nieopodatkowaną emeryturę dla tych, którzy nadal pozostają aktywni zawodowo, płaca minimalna w wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia, premia za aktywność dla najsłabiej zarabiających w wysokości 600 zł, gwarancja uzyskania 13 emerytury i wprowadzenie tzw. premii emerytalnej. Są przeciwnikami promowania tożsamości narodowej oraz są przeciwnikami łagodzenia ustawy aborcyjnej, ale popierają związki homoseksualne. Chcieliśmy z żoną i dziećmi podziękować za 500+. Dziękujemy. Ale to nie wszystko. Będę szczery. Panie premierze, to nie jest w porządku. Samo 500+ nie wystarczy, by żyć. Przecież wszystko cały czas drożeje. A takie 500+ dostaje każdy. Ten bogaty z Warszawy jak pan i tacy jak my. O tym, kto wygra, zdecyduje przede wszystkim to, kto i jak licznie pójdzie do wyborczych urn. O tym, że liczy się każdy głos, przekonaliśmy się podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, w których kilkadziesiąt tysięcy głów zadecydowało o tym, jak wygląda polityka. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zaglądajcie koniecznie na kanał Światowa Historia, na którym staram się codziennie publikować nowe materiały. Trzymajcie się, cześć!